Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu 13 powód z 40 powodów, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Dzisiejszy 13 powód dotyczy tego, że duch ludzki myśli i czuje. I dowody ze Słowa Bożego na ten temat znajdujemy m.in. w liście do Rzymian 8 rozdział oraz pierwszy list do Koryntian 2 rozdział. I te dwa miejsca chciałbym dzisiaj przedstawić. I co z tego wynika? Po pierwsze, już o tym mówiliśmy, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Te trzy składniki odrębnie funkcjonują. Dusza czuje, śmierć ciała nie narusza życia duszy. I tak samo jeśli chodzi o ducha. Jeśli człowiek fizycznie, jego ciało ulega śmierci, to śmierć ciała nie narusza życia ducha. Dusza sama z siebie też komunikuje się i też wiemy, że duch się komunikuje, duch funkcjonuje niezależnie od ciała, niezależnie od duszy. Są to składniki człowieka, które w całości są nazywane człowiekiem, czyli już duch człowieka jest całym człowiekiem, dusza człowieka jest całym człowiekiem, ciało człowieka jest całym człowiekiem, ale nie wyłącznie. To znaczy, że jeżeli umiera ciało, istnieje i funkcjonuje nadal duch i dusza. I dzisiejszy odcinek jest o tyle ważny, bo wskazuje jednoznacznie, że człowiek po śmierci ciała będzie świadom i po śmierci ciała będzie całkowicie wiedział, co się z nim dzieje, a konsekwencją tego jest to, że jeśli umrze człowiek, to przez całe wieki świadomie będzie albo z Bogiem w niebie, jeśli jest to człowiek pojednany z Bogiem, albo będzie oddzielony od Boga na zawsze w jeziorze ognia i siarki, które jest nazywane drugą śmiercią. Dlatego, że pierwszą śmiercią ciała w zasadzie każdy umrze, z wyjątkiem niewielkiej grupy osób, które w pochwyceniu, w czasie zabrania Kościoła do nieba, gdy Pan Jezus przyjdzie zgodnie z zapowiedzią z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, to wtedy, zgodnie z tą zapowiedzią, którą również mamy w Ewangelii Jana, rozdział 14 i między innymi w 1 Koryntian 15 rozdział, czy Filipian 3 rozdział, to te zapowiedzi jednoznacznie pokazują, że wąska grupa ludzi, czyli chrześcijanie narodzeni na nowo, oni nie będą musieli przechodzić przez śmierć ciała, tylko żywcem będą wzięci do nieba. Nazywa się to pochwycenie, zachwycenie, zabranie wierzących do nieba. I ta grupa jedynie nie będzie przechodziła przez śmierć ciała. Wiemy, że Eliasz nie przechodził przez śmierć ciała. I tutaj mamy jednoznacznie pokazane, że to, co większość ludzi spotyka, czyli śmierć ciała, nie kończy życia duszy, nie kończy życia ducha. To jest bardzo ważne, że nie tylko nie kończy, ale i duch, i dusza są świadome. Świadkowie Jehowy tego nie uczą. Oni temu zaprzeczają, dlatego ten 13 powód, dla którego nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy, jest właśnie związane z tym, że duch ludzki myśli i czuje. I najpierw zwróćmy uwagę na list do Rzymian, 8 rozdział, 16 wiersz, 16 werset. Słowo Boże tutaj mówi następująco. Sam duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I tutaj widać, że nasz duch ludzki w przypadku zbawionego człowieka jest odbiorcą informacji od Ducha Świętego.
Czyli jest komunikacja między Duchem Świętym, który mieszka w wierzącym człowieku, a Duchem Ludzkim, który to świadectwo przyjmuje. Duch Święty poświadcza Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ten fragment też przeczytam z chrześcijańskich pism greckich wydawnictwa Strażnica i to jest 8 rozdział listu do Rzymian, 16 werset. Tenże Duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Widać jednoznacznie, że Duch Boży tutaj też wyraźnie jest autorem komunikatu, świadectwa przekazywanego duchowi ludzkiemu, naszemu duchowi. I co prawda w tłumaczeniu Świadków Jehowy bluźnierczo Boga, czyli Ducha Świętego napisano z małej litery, co jest oczywistym przyrodzeniem z Boga, ale jeśli chodzi o bezpośrednią taką treść, to ona tutaj jednoznacznie wskazuje, że nawet w tych chrześcijańskich pismach greckich Świadków Jehowy jest ten komunikat, ta informacja, że jeden duch, czyli Duch Boży, komunikuje się z duchem ludzkim. A więc jeden i drugi są świadomi. Jeden i drugi są w pełni niezależnymi i suwerennymi w pewnym zakresie, który suwerenność czy samostanowienie otrzymali od Boga. To znaczy Bóg, Duch Święty ma suwerenność sam w sobie, jako Bóg Jahwech. Natomiast jeśli chodzi o ducha ludzkiego, to on jako należący do człowieka, będący człowiekiem, ma tylko taki zakres wolności, jaką Bóg nadał. I Bóg tutaj ją kontroluje i sprawuje. I drugie miejsce to jest 1 Koryntian 2,11. Teraz czytam z przekładu, najlepszego przekładu w języku polskim Nowego Testamentu. To jest przekład warszawski, inaczej Nowy Testament Bolesława Goetze. I to jest teraz 2,11 z pierwszego listu do Koryntian. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, jak tylko duch człowieczy, który w nim jest. Tak też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Czyli jednoznacznie widzimy, że ten duch ludzki jest poinformowany o tym, co się dzieje w człowieku. Duch człowieczy jest tutaj tak nazwany, albo duch ludzki. I jest to bardzo ważne, że widzimy, że ten duch ludzki ma pełną świadomość. Jest tutaj tym, który ma wiedzę i też wcześniej widzieliśmy, że on przyjmuje świadectwo. Natomiast Duch Boży, jako po prostu Jahwech, Bóg, który jest tutaj w osobie Ducha Świętego, Duch Boży wie, co jest w Bogu. Widzimy, że co jest w Bogu, wie Duch Święty. Pismo Święte nie objawia nam tej myśli przypadkowo, bo tu jest mocno podkreślone, tak też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Czyli Jezus nie wie tego, Ojciec nie wie tego, co wie Duch Święty. Duch Święty tu jest ekskluzywnie wyróżniony. Duch Święty tutaj ma pewną wiedzę, którą ma tylko Duch Święty, Duch Boży. Nie ma tej wiedzy nikt inny, nawet Ojciec, nawet Syn. To też jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że wiemy, że są rzeczy, które wie tylko Ojciec, a nie wie Syn. Na przykład moment, kiedy został wyznaczony czas przyjścia powtórnego Pana Jezusa. A tutaj mamy informację, że Duch Boży wie coś, czego nie wie ani Ojciec, ani Syn.
tylko Duch Boży. Czyli widzimy, że w bóstwie, w tych trzech osobach Bożych, które są sobie równe, jest też podział co do informacji, co do wiedzy. Tylko Duch Boży wie, co jest w Bogu. Nie wie tego Ojciec, nie wie tego Syn. Tylko Jezus zna imię, które jest napisane w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jest taki fragment. I nie wie tego ani Ojciec, ani Duch Święty, ani nikt inny. Więc widzimy, że to też pokazuje jednoznacznie, że Duch Boży ma wiedzę, której nie ma nikt inny, a o człowieku jest powiedziane, że któż z ludzi wie, co jest człowieku, jak tylko Duch Człowieczy. Czyli Duch Człowieczy w nas ma wiedzę i tą wiedzą tutaj zarządza, przyjmuje nową wiedzę, świadectwo na przykład do Ducha Bożego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to miejsce też przeczytam w przekładzie Nowego Świata, czyli chrześcijańskich pismach greckich Świadków Jehowy. I tutaj mamy 2:11. Któż bowiem z ludzi zna sprawy człowieka, oprócz ducha człowieczego, który jest w nim? Tak też nikt nie poznał spraw Bożych, prócz ducha Bożego. Czyli widzimy, że ten przekręcony przekład, ten fragment akurat oddaje na tyle, oczywiście bluźnierczo nazywając Boga Jahwech z małej litery, bo Duch Boży jest Bogiem Jahwech, jest jeden prawdziwy Bóg Jahwech, istniejący odwiecznie w trzech osobach i Duch Święty jest Jahwech. I tutaj oni bluźnierczo Boga Jahwech piszą z małej litery, szydząc Boga. Bo w języku polskim mała litera wyraża również szacunek, a dokładnie jego brak, a duża litera wyraża szacunek. I szatana Świadkowie Jehowy piszą z dużej litery, z wielkiej litery, z szacunkiem, bo to jest ich Bóg. Natomiast Boga Jahwech, Ducha Bożego, piszą z małej litery, bo nim pogardzają, skoro są opanowani przez demony szatańskie i to jest ich nauka diabelska. No więc tutaj widzimy jednoznacznie, że Duch Święty ma wiedzę o Bogu i tylko On ją ma. Nie ma jej Ojciec, nie ma jej Syn. Natomiast odnośnie ducha ludzkiego on też ma wiedzę, a więc nie jest prawdą, że duch ludzki nie myśli i nie czuje. Nie jest prawdą to, co uczą Świadkowie Jehowy. Jest to 13 powód, dla którego nie mogę być Świadkiem Jehowy z 40. Tych powodów jest więcej, tak jak pisaliście, że tych powodów są tysiące. Natomiast ja te 40 powodów wybrałem w sposób taki, które mi pierwsze przyszły na myśl. One nawet nie są prawdopodobnie najważniejsze. One są po prostu pierwszymi 40, które mi przyszły na myśl. I te powody jednoznacznie pokazują, że jeżeli chcielibyśmy iść za nauką Świadków Jehowy, zrobimy bardzo duży błąd. Dlatego, że ta nauka prowadzi na wieczne zatracenie do jeziora ognia i siarki, gdzie ludzie będą w miejscu przeznaczonym dla diabła i jego aniołów. Bóg nie przeznaczył piekła dla ludzi. Bóg przeznaczył piekło dla diabła i jego aniołów. Ale niestety w tych wiecznych płomieniach, w ogniu wiecznym, znajdą się ludzie, którzy nie przyjęli zbawienia od Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś grzesznikiem. Jako grzesznik zasługujesz na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Gniew Boży ciąży na tobie. Jeżeli nie przyjmiesz ofiary Pana Jezusa Chrystusa na wieki, trafisz do jeziora ognia. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za twoje grzechy. I twoje grzechy zostały zgładzone. W trzech godzinach ciemności włożono te grzechy na Pana Jezusa. Pan Jezus stał się grzechem. I jednoznacznie wiemy ze Słowa Bożego, że ta doskonała ofiara wystarczy dla twojego zbawienia. Nie musisz iść do piekła. Możesz iść do nieba.
do wiecznego niebiańskiego królestwa, które zgotował dla Ciebie Bóg już od dawna. I jeżeli weźmiesz pod uwagę to, co dla Ciebie Bóg przygotował, to jeżeli chcesz, to tam możesz iść, bo Bóg dla Ciebie to przygotował. Jeżeli odrzucisz to, co Bóg dla Ciebie przygotował, trafisz do miejsca, którego Bóg dla Ciebie nie przygotował, ale jest to miejsce, do którego trafi diabeł, jego aniołowie i Ty. I będziesz tam na zawsze. Dlatego jest to poważna sprawa. To nie są tylko gierki o poglądy. Świadkowie to, katolicy to, protestanci to, zielonoświątkowcy to, baptyści to, muzułmanie to i tak dalej, hinduiści to. To nie są żarty. To jest walka na zawsze, na wieczność i to, co teraz zdecydujesz, stanie się Twoim udziałem na całe wieki, na zawsze. Nie ma neutralnego gruntu. Nie ma miejsca, w którym mógłbyś powiedzieć, że Ty tylko tu jesteś i chcesz już tu być. Bo to niestety tak się nie odbywa. Ludzie starzeją się, namiot ich ciała rozpada się. Duch i dusza są oddzielone od ciała w momencie fizycznej śmierci. I konsekwencja jest tego taka, że wieki wieków niektórzy będą spędzać w jeziorze ognia i siarki, torturowani dniem i nocą na zawsze. A ci, którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, bo Słowo Boże mówi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, to ci pójdą do nieba. Na zawsze będą z Ojcem w niebie, będą z Jezusem. I to jest ważna różnica. Nie ma miejsca po środku. Dziękuję Wam za uwagę. To był 13 powód z 40, dla których nie mogę być świadkiem Jehowy. Proszę pisać do mnie pytania, jeśli jakieś macie. Spróbuję odpowiedzieć na te, na które umiem. Albo się nauczę na nie odpowiedzieć, jeśli jeszcze nie umiem. A jeśli nie będę umiał, no to je pozostawię niestety bez odpowiedzi. Będą czekać na moment, kiedy się dowiem, jak na nie odpowiedzieć. Można pisać jako komentarze, można wysyłać SMS-y na numer 791-214-963 albo 739-089-088. Można też pisać na adres tradycyjny. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31. 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Niech Wam Bóg błogosławi.